Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Jokena. My wjeżdżamy w nową serię. Tutaj jakiś Whisolec na chyba rowerze mnie wiezie. Jakoś dziwnie go trzymam. Przed nami, moi drodzy, Sunset Motel, czyli zaczynamy nową serię z symulatorem motelu. Ustawiłem sobie najwyższą grafikę. Dobra, fajnie, że jest po polsku. W ogóle, słuchajcie, dostałem tę grę dzięki uprzejmości producenta, więc serdecznie dziękuję za to. Moi drodzy, jest to no, symulator tworzenia motelu. Coś, co na naszym kanale już miało miejsce i się i Wam, i mi bardzo podobało. O, patrzcie, mamy zaznaczone, dobra. Jest dokładnie pokazane, co trzeba robić. Room to turn on the motor. Dobra, wyłącz. Y Czekam, mam wyłączyć elektryczność? Znak zapytania. Aha. E Gaśnica, Dobra, dobra, dobra. OK. Ugaś pożar. To ręką? A. Dobra. Takie buty. I co, jak to się tutaj? A tak. Dobra. Ugaś pożar, niby jest pożar. Jakiś. Fajne! Słuchajcie, już mi się to podoba. Jest naprawdę dosyć takie, jak widać. Ale coś nie gasi. Jest straż, ale nie gasi. Syna nie ma w domu. Niby, niby jest zgaszone. Tu też mam gasić? Nie wiem. Chyba jeszcze, chyba jeszcze nie zgasiłem co. Możesz wziąć młotek, dobra? A po co mi młotek tutaj? Tutaj chyba młotka nie potrzebujemy, moi drodzy. No i co? A, że narożniki tapety, dobra, bo zaraz wysadzę coś tu. Dobra, 27 metrów. Pokazuję. Fajne. Powiem wam szczerze, podoba mi się, podoba mi się. Tutaj mam wejść. Jakaś kuchnia, tu jest tu chyba nie. Powiem wam, że może to być dość wciągające. Bo nas bardzo wciągnęło. Jeśli chodzi o. Okej, okay, dobra, dobra, okej. Okay. Nas bardzo wciągnęła poprzednia seria z tworzeniem hotelu, który, no nie oszukujmy się, był dość taki, no. Taki był, to wszyscy wiemy najlepiej. Drzwi też mam zniszczyć? Nie. Okej. Okay. Sprzątanie pokoju, że mam wziąć odkurzacz. O, widzicie, wszystko jest dosyć fajnie opisane. Scrolem się... O. Bierze, tylko gdzie tu jest jakiś odkurzacz, to będzie odkurzacz, to będzie. A fajne, powiem, i co? A, że odkurzaczem. No, powiem Wam, coś czuję, że szykuje się fajna i ciekawa seria, bo widzieliście, jak w poprzedniej serii mnie wciągnęło to te projektowanie tego hotelu. Tam było bardzo dużo niedoskonałości. Tutaj jak widzę, jest to dość dobrze rozbudowane, więc tutaj szacunek dla twórców. Bardzo duży szacunek um, dla twórców, bo widzę, że zrobili fajną robotę. No, tego już raczej nie. Tego już raczej nie. To teraz co mam zrobić? A, bo mamy tu wszystko napisane. Wejdź do pomieszczenia, wyczyść podłogę od kurzaczem. Yy, yy, zabierz śmieci. No dobrze, a śmieci to co? Jakiś worek pewnie, tak? Nie no, to... czekajcie, ręka chyba. Dobra, a, okej. Okay. Znaczy nie a, tylko e, dobra, rzuć. To co, do, do kosza na śmieci? Gdzie to jest? Tu jest jakiś kosz na śmieci? To jest chyba kosz na śmieci, tak? G. A, takie coś. Dobra, fajne, fajne. Podoba mi się. Intuicyjne, nie, nie, nie widzę tu jakichś problemów. Mamy sobie, słuchajcie, wszystko na najwyższych ustawieniach grafiki. Nie widzę tutaj jakiegoś. O! Źle wyrzuciłem. Nie widzę tu jakiegoś, słuchajcie, problemu, jeśli chodzi o grafikę na tym momencie. Natomiast chyba duża czułość myszy jest, i może przez co jestem trochę zagubiony. To jest jeszcze jakiś worek chyba. Tylko nie wiem, czemu ta lista mi się nie odhacza, bo śmieci przecież wyrzucam. Podłogę wyczyściłem, a. A nie wiem. Dobra, no i co? Mam tutaj tą listę, i co ja dalej mam zrobić? To bym chciał wiedzieć, moi drodzy. Co? Jeszcze, nie... jeszcze odkurzacza nie zaliczyłem? Tak wygląda, jakbym jeszcze nie zaliczył tego odkurzacza. To co? Wszystko mam przelecieć? Jakiś dźwięk on wydaje, to akurat wyciszyłem trochę dźwięki, ale. No, ale moi drodzy. Aha, i teraz wszystko, tak? Dobra. A, widzicie, czyli nie, yy, czegoś nie. Dobrze, fajnie, fajnie, czegoś nie zrobiłem i. Yy, czegoś nie zrobiłem i co? Nie, tego młotkiem nie. Nie wiem, co mam zrobić teraz, to może ręce? No dobra, zbierz śmieci w pokoju. No, czy musimy to zebrać? No to teraz się domyślmy, co my tu musimy z tym zrobić. Fajnie, że troszkę jest tak to. No gaśnicą raczej nie. No to mamy jedynie młotek do dyspozycji albo ręce. No i co? Telewizor mam rozwalić młotkiem? Coś tak nie bardzo wiem, co ja mam zrobić. Słuchajcie, z tym młotkiem. Mm. Mm. Szyby powybijane. Słuchajcie. No nie wiem, wszedłem do pokoju i się zawiesiłem, słuchajcie. Mm. Ale to ja się zawiesiłem. Bo śmieci wyniosłem trzy worki. No to to rozumiem, no wiadomo, no to też są śmieci. Coś trzeba zrobić z tym, co so, tu może. Czy co? Czy jeszcze raz tym? No nie, tym nie. To co my tu jeszcze mamy? No mamy ręce, no rękami raczej nie, nie wynosimy tego. Jakaś interakcja? Znaczy jest, jest kursor, więc znaczy, że, że wszystko działa dobrze. Nie, no rękami nie, ale lewy, lewym, prawym, scrollem, scrollem to nie. No i mamy młotek, to co? Młotek lewym? Nie. Prawym, no to robimy, no i co? Kurde, nic się nie dzieje, nie? Widzowie. Pierwsze trudności, Christon mamy problem, bo nie bardzo wiem, jak się pozbyć tych mebli tutaj. I to mi się podoba, że coś wymaga więcej myślenia, że nie jest takie, wiecie, to czekajcie, czy tu nie jest gdzieś napisane? Czas leci, nie leci tak aż super szybko, więc fajnie. Podobają mi się, mamy. Widzę jakieś pieniądze, jakiś exp poziom pokazuje fajnie. To jest fajnie zrobione. Pokazuje, który jesteśmy dzień, więc to widzę, jest tu wszystko fajnie zrobione. No dobrze, no ale ja bym chciał wiedzieć, co ja mam zrobić. Bo słuchajcie, teraz czekajcie. No tu są jakieś rzeczy niedostępne, bo rozumiem, że chyba ich nie mam. No przecież nie wygaszacz, nie, nie gaśnicą. Słuchajcie, meble to nie. No mamy młotek, i mamy to. No mamy jeszcze rękę. Nie, może ja muszę wyjść z tego pokoju, żeby mi zaliczyło. Czekajcie. Śmieci wyrzuciłem. Kompletna lista rzeczy do. A, fajne to jest. Śmieci, aha, tutaj jest komunikat jakiś, jakiś, jakiś wykrzyknik. Fajne, ale tu jest dużo tego, moi drodzy. Podoba mi się. Może tych pokoi, jak widać, nie ma zbyt dużo. Ale jest, Ue, tu jakaś jest jeszcze, jakieś, yy, jakaś żywność. Tapeta, podłoga, farba, pracownik, umiejętności. No, fajne, powiem Wam, fajne. Aczkolwiek chciałbym wiedzieć, co. Może ja coś źle zrobiłem z tymi śmieciami. Czekajcie, nie no, śmieci wyrzuciłem do kontenera. No, nie będziemy ich podnosić, bo zaliczyło. Autozapis, no to nas nie interesuje. A to co, mój samochód, niby? Prowadź, resetowanie. Ej, mamy samochód, widzowie, fajne. Fajne, samochód dostaliśmy. Wszystko fajnie, tylko ja bym chciał wiedzieć. A tu co jest? Pralnia podobno. No dobra, no ale pralnia raczej nam nie jest do niczego potrzebna. Zbierz śmieci w pokoju. Czekajcie, no to nie wiem. E? No bo rozwalam młotkiem, no ale to nie będą śmieci w tym momencie. Nawet nie mogę tego rozwalić, czyli tutaj coś ja nie ogarnąłem. Jak kurde, jak to porozwalać? Pierwszy, pierwszy problem mały, bo nie bardzo wiem, co mam zrobić z tymi, czy mam je wziąć jakoś do ręki? Nie wiem. Spacja, ska... spacja to jest skok. To tutaj gra podpowiada, więc to ja, ja coś, słuchajcie, chyba nie ogarnąłem. Czy my mamy tu jakąś. Jakąś pomoc. Elementy sterujące. To może tą czułość bym sobie też troszeczkę słuchajcie, zmniejszył, bo ta czułość jest mi trochę za duża chyba. Kontroler. Hmm. No tak nie za bardzo. Hmm. No dobra, no słuchajcie, jakoś to się robi. No tutaj mamy farbę, tu mamy podłogę, tu mamy młotek, tu mamy odkurzacz. No i dobra, no i przy odkurzaczu coś tam nam się pokazało. No wydaje się, że wszystko słuchajcie posprzątaliśmy. Nie ma tak, że nie. Odkurzaczem chyba wszystko posprzątaliśmy. No i mamy jeszcze młotek. No jest jeszcze gaśnica. Co ja gaśnicą mam to potraktować? Chyba nie. No nie. Gaśnicą mnie. No i zostaje nam młotek albo gołe ręce. Czekajcie, może parę razy trzeba postukać? Nie. Mm. Szkoda że jak się przy, nie przytrzyma Słuchajcie bo tu trzeba klikać Tak tym przyciskiem myszy Że nie działa y, Przytrzymanie No ale widzicie Walę tym młotkiem w Prawym nic się nie robi Hmm no ciekawe, muszę do tego dojść. No bo rozumiem, że te rzeczy muszę pozbierać. No to. Nie, a nie ma takiegoś worka na śmieci? Czekajcie, to jest pralnia, pistolet na wodę, tapeta. No jest ta gaśnica, meble, odkurzacz, no i jest to, no i mamy rę ręka. No ale co ja ręką zrobię? No szkurde, słuchajcie, ludzie do. No. No powiem wam, że teraz mam z siebie ubaw. No nie wiem, czy do recepcji mam pójść? Czekajcie, no przecież to jest niemożliwe. Jest lista rzeczy do zrobienia. To jest niemożliwe, żebym ja coś nie ogarnął. Rzeczy do zrobienia, jak to sprawdzić? No to mamy tą listę, a może w tą listę trzeba tu kliknąć? Jak a tu się nie da kliknąć w tą listę. Hmm. No jest to ciekawe bo tu klikamy nic się nie dzieje tu mamy dochód tutaj się jakiś pokazuje ze śmieciami no, ale nie wiem jak tą śmieciarkę zamówić. No czekajcie. To mi nic nie daje. Zadzwoń po śmieciarkę a widzicie coś się ok. Widzicie coś się zbagowało przy tym. E Widzicie, śmieciarkę. O, i teraz śmieciarka się odblokowała, czyli coś po prostu było. Coś źle wrzuciłem, ten. Widzicie, dlatego mi młotek nie działał. Dobra. Czyli dobrze robiłem. Okej, okay. czyli słuchajcie, to jakby, no ja źle wrzuciłem. O, kurde. Podłogę mam rozwalać? No dobra. Czyli słuchajcie, ja po prostu się źle wrzuciłem, ten. E, źle wrzuciłem. O! Kompletnie źle wrzuciłem worek na śmieci i dlatego to ten, przydałby mi się tu na pewno komunikat, który by informował, że coś nie do końca dobrze zrobiłem, bo było tak jakby zaznaczone. I tu mamy co? Pokój 201, lista rzeczy do zrobienia. Połamać parkiet, czyli 70 parkietów muszę połamać, tak? No dobra. Naprawić drzwi krzesło można? O, można krzesło. I ty za to, za to dostajemy jeszcze te XP. XP dostajemy. Fajnie, fajnie moi drodzy. Podoba mi się. Zniszcz. O. Widzicie? Jest intuicyjne. Także dobra. Zniszcz. Jest bardzo intuicyjne. Fajnie. Podoba mi się. Graficznie to myślę, że będzie dobrze wyglądało. Zobaczymy jak to będzie przy urządzaniu. Y jeszcze wyglądało. A, i znika samo. Dobrze, no. A tu co? Napraw? Trzymaj. Czy tutaj prawym? Trzymaj. O, jest instrukcja agro. Ładnie naprawiliśmy. A to co? Zniszcz. Zerwi. Aha, tutaj już młotkiem nie dobra. To, to rękoma będzie trzeba. To drzwi. Napraw. Ale fajne. No powiem wam, fajne animacje zrobili. Podoba mi się. Taki, wiecie, no, no prosty motel, ale bardzo mi się podoba, że. A, i tutaj też są. No, na pewno zobaczcie dość dokładnie deski są. Tutaj drzwi naprawiliśmy. Jeszcze parkietu nie połamaliśmy. Yy, łamanie starych mebli mamy zaliczone. Jeszcze tapetę będzie trzeba zerwać. Yy, nie będę, słuchajcie, ciął. No, mieliśmy małą tutaj w topę, bo się źle śmieci wrzuciły, więc no, parkiet już cały jest. Dobra, to teraz co? zerwi tapetę. Ręka A i przez E dobra. Łe, fajne. Fajne, słuchajcie, podoba mi się. Taka niby prosta rzecz. Ale yy, uruchamia szare komórki. Bardzo fajne, więc myślę, że polecam. Jeszcze na razie nie kupicie tej gry, słuchajcie, na Steamie. jak mówiłem, ja ją dostałem do przetestowania. Zawsze szczerze powiem. Słuchajcie, co, co myślę. Jeżeli coś mi się nie podoba, to też zawsze to mówię. Czy zerwałem tapetę? Jednej tapety mi zabrakło. O, to się ukryła. Kup farbę, dobrze. O, kolory widzę, że są. Farba, farba tapeta, miejsce na. Aha, czyli mamy położyć. Mamy położyć. I co my tu mamy? Farba. O, kurczę, to teraz bym musiał się zastanowić, w jakim kolorze my to chcemy pomalować. No, ja myślę, że chcę. A, pomarańczowy może. Kurczę, może taki pomarańcz. On nam się sprawdzał, słuchajcie. O, i co? Uu, ale fajne. Zobaczcie, od razu dostaliśmy wiaderko z farbą, czyli co? Jest. Uu, wałek. Czyli co? To będzie to, tak? Wybierz, dobra. I co? Trzymaj. Nie, no podoba mi się klasa. Wiecie, nie będę porównywał do czegoś, co wiecie, do czego mógłbym porównać. Ja nie lubię zresztą tak gier między sobą porównywać, natomiast jest to o wiele lepiej zrobione. Wymaga to, o, zobaczcie, farba się kończy. Zobaczymy i na ile nam starczy. Ale w tym, o czym chciałem Wam powiedzieć, było bez sensu z tym malowaniem, bo było. Umiejętność, czekajcie, co to jest za umiejętność, o co tu chodzi umiejętność. Jak na to kliknę? Mogę na to kliknąć? Aha, tak. Zniszcz więcej. O, fajne. Zniszcz więcej albo zniżka zniżka 10%. No myślę, że nam się przyda, słuchajcie, ta zniżka 10%, bo będziemy kupowali teraz wszystkie rzeczy, nie? Do naszego tutaj motelu. O, jakie fajne jeszcze widoki słuchajcie za oknem, zobaczcie to. Tam jakieś wiatraki, kaktusy rosną, bardzo fajne. Widać, że twórcy się postarali, nie? Widać, że to nie jest zrobione tak na odpiecz, że jest to tak naprawdę. Zobaczcie, ma mamy wszędzie intuicyjnie pokazane, gdzie co kliknąć, więc myślę, że nawet średnio inteligentni ludzie sobie z tym poradzą. Więc super, naprawdę bardzo mi się to. Podoba moi drodzy. A i mamy, zobaczcie, mamy koniec wałka, więc muszę na nowo farbę na, napełnić, dobra. A co, sufit też można? Nie, nie można sufitu chyba. No, powiem Wam, podoba mi się. I teraz tak, w jakim kolorze od razu pomalować tę łazienkę? No, już myślę, że z doświadczenia zrobimy tak, że nie będziemy w tych samych kolorach. Ale ładnie to wyszło, taki czerwień trochę wyszedł. Ale ładnie, ładnie. To będzie taki, wiecie, dla pani lekkich obyczajów pokój. No i co? Musiałbym zamówić w takim razie sklep, farba, czyli musiałbym drugą farbę zamówić. Kurczę, nie wiem, łazienkę na, na niebiesko. Albo na, na taki turkus. Białej bym nie chciał dawać raczej ściany w łazience. Czarnej też nie zieleń to. Te odcienie są takie se. W pełnej grze. Aha, czyli tutaj. No tak, bo mamy wczesny dostęp. Nie wiem, kupmy tą zieleń, słuchajcie. Jakby, chociaż bardziej niebieski by mi odpowiadał. Taki bardziej niebieski niż. Albo dobra, ten to jest... W sumie cenowo tak samo to będziemy. Co jest fajne, moi drodzy, to zobaczymy. Niech będzie. O, może niech będzie łazienka niebieska. Już tak będziemy robić, że łazienki będą niebieskie. Jakoś tak mi się z tym kolorem to kojarzy. Pokoje zrobimy wtedy. No chyba na te same kolory na razie, bo nas nie stać. Tutaj trochę kasy wydaliśmy. Na początek dostaliśmy 5000. No fajne. Podob Tylko żebym się teraz nie pomylił, nie wziął pomarańczowego. Ciekawe, co by się stało. No, powiem wam, że. Tylko gdzieś tu muzyczka leciała, ja ją chyba wyciszyłem za bardzo i nie słyszycie. Kup parkiet, dobrze. No Jest to intuicyjne, spoko. Jak wykonamy misję, to jak wykonamy jakąś misję, to jak widzicie, nam się następne rzeczy odblokowują. O kurde, tylko teraz który parkiet? To są takie deski, ale ja. Tak ciężko, wiecie, no ale dobra, za 20 dolarów to najwyżej. Też nie wiem, czy taka ciemna podłoga nie byłaby w pokoju ładniejsza, bo wiem, że nam się gdzieś indziej ta ciemna podłoga, słuchajcie, sprawdzała. Pytanie, czy ona nie będzie za ciemna? A, dobra, i co? I tak... a, dobra. I tak ręcznie mamy układ. No trochę ciemno, no ale dobra, już nic nie zrobimy z tym. Chciałem ciemną podłogę, żeby... A, i co? Łe, no to słuchajcie, to to jest fajne. To to jest fajne, bo zwróćcie uwagę, że ile to taniej wychodzi niż w poprzednim hotelu, który budowaliśmy. Aha, dobra. Boksa dajemy ręką w sensie, że zapłaciliśmy tam chyba te 20 dolarów za, za ten karton podłogi. Nie jestem przekonany, czy ten karton nam starczy na cały pokój. Raczej chyba nie, bo to chyba ostatnie, co? Tak mi się właśnie wydawało, że raczej nam chyba nie starczy jeden karton na cały pokój, ale to przecież gdzieś będziemy mogli te kartony, nie wiem, czy to się da potem wynieść, zaraz zobaczymy moi drodzy, bo no właśnie będę musiał dokupić chyba karton, a zobaczmy, to już jest puste, tak? Podnieś, dobra. Do kosza na śmieci. Dobra. O, i ekspa dostaliśmy, czyli tak, czyli jeżeli kupimy sobie jeszcze. Bo farby bym. A, można też podnieść. To teraz zobaczmy, czy farba. Bo ja nie chciałbym tej farby wyrzucać. Wiecie, co ją sobie gdzieś tutaj. Może w kąciku sobie zobaczmy, czy to się coś stanie. Można, a można, nie wyleje się, dobra. Czyli słuchajcie, farba jest o tyle fajna sytuacja, że będziemy mogli ją używać do następnego. Do następnego pokoju moi drodzy. No, fajne, podoba mi się. Nie widzę, żeby tu jakieś lagi były. Mimo, słuchajcie, tego, że mam ustawione wszystko na naprawdę. Mm, teraz, który ja parkiet kupiłem, ten chyba. Mimo, że mamy, słuchajcie, wszystko ustawione naprawdę na wysoką yy, rozdzielczość, na najwyższą jakość, nie odczuwam lagów. Nie odczuwam jakichś lagów. Także. Ole mi też zostało, i co teraz? No, dobra. O, jak to dłożyć teraz? A, tak, dobra. Czyli to możemy też wynieść od razu. Okej. Okay. Nie, no jest intuicyjne. Nie widzę, że. O, patrzcie jeszcze jakieś. Bo mamy cyu, kurde. Co to deszcz pada? Nie, no to się postarali. Zobaczcie, widzowie. Bo tak możemy tutaj Zajęliśmy się pokojem, nie? Ale wałcie się chyba światła świecą. Ale zobaczcie, że Twórcy gry naprawdę na wiele szczegółów zwrócili uwagę. Nawet na to, że zobaczcie, błyska się, są wiatraki, które się tam gdzieś w tle nam tutaj pojawiają. Także widać, że naprawdę. Na... O zobaczcie, jeżdżą jakieś tam sobie samochody, to chyba nie nasi klienci. Tu w ogóle jakiś samochód leży na dachu. Biegniemy, a, biega się z shiftem. Dobra, tu jakiś samochód leży na dachu. Przyjrzyjmy się w ogóle tej naszej okolicy. O, patrzcie. Jakiś ruski, tam następne jakieś auta, jakieś kempingi, no powiem wam fajne. A co to, grat, pada? Nie, deszcz. Zobaczcie, nawet szczegóły na asfalcie są, e, podane szczegóły. Dobra, już nie będę sprawdzał, czy mnie auto przejedzie, tak nie będę taki cwany. Dobra, a czyli kosze na śmieci mamy, e, czyli też nie będziemy musieli tak latać jak gdzieś indziej do tych koszy, tylko zobaczcie, że kosze mamy, czemu worki śmie ze śmieciami tu są? Dobra, tam nie będę, bo kto to będzie płacił za to? Mam nadzieję tylko, że nie chodzi ten samochód na włączonym silniku. Dobra, co my tu mamy jeszcze zrobić, moi drodzy? Yy, parkiet. A, bo my musimy jeszcze położyć coś w łazience, no ale nie chcę parkietu w łazience, czekajcie. Yy, a, bo tutaj można coś innego wybrać: kafelki, marmur, dywan, no nie, no raczej kafelki, nie. Raczej widzowie, moi drodzy, kafelki, no w sumie cenowo one tak samo kosztują, tylko nie wiem co to za kolor, nie? Pierwsze lepsze biorę kafelki, bo nie wiem. O, i co? A, w sumie mogłem tutaj. A tu można kafelki też na ścianę? Nie można na ścianę, ok. Czyli marmur. O, dobra, czyli to tak się kładzie jak deski? Yy, tak się kładzie te, te kafelki jak deski, a wygląda to faktycznie jak kafelki. Jak wiecie co, nie będę się o takie rzeczy czepiał. Myślę, że i tak zobaczcie, że twórcy gry wiele pracy w to włożyli, bo to. Mm, no jednak, jednak robimy ręcznie każdy, każdy szczególik, nie. Dobra. Także myślę, że jest spoko. Co dalej? A to teraz mamy urządzić, dobra. Wszystko Remember, wszystko Remember, nie bój gościu żaby. Tak, 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 wszystko wiemy. Wszystko wiemy, Remember, tak, wszystko Remember. Tu mam jakieś umiejętności, które odblokowywaliśmy przed chwilą. No dobrze, ale gdzie mam ten sklep, moi drodzy? Bo tak, tu jest farba. Czekajcie. Te kafelki trzeba oczywiście wynieść. Na razie, tak jak widzicie, zbiorowis zbiorowisko wszystkiego. Dobra, to teraz tak. Podłoga. Aha, czyli my to przy sobie też mamy. W sumie fajne, odkurzacz, meble. I co? Tu się meble kupuje. Okej. Okay. Obróć. Zmiana. Dobra. Czyli co? Sofa. Wolałbym od łóżka zacząć. Między Q a e. Z powrotem. No nie. Nie chcę z powrotem. Hmm. Ale nic, nic, nic się nie dzieje. Żaden obrót. A, tutaj tak się dzieje. E, dobra, łóżko. Łóżko. Czekajcie, gdzie ja to łóżko? O, Jezusie kochany. To chyba tu muszę łóżko postawić. Gdzie ja to łóżko mogę postawić? Tu przy łazience nie, przy wejściu nie, podobno nogami się do. O, bo czekajcie, bo ja teraz. Aha. No to może tak, ja to się one różną ceną? Nie, one się ceną nie różnią, moi drodzy. To to w ogóle jest jakieś dziwne łóżko. Jego to nie chcę. Jeżeli one się słuchajcie nie różnią ceną. To ja bym wybrał to. Tylko to by trzeba obrócić. Halo. Dobra, no i załóżmy, że wybiorę. No to. No dobra, wybieram. No to źle wybrałem. Czekajcie, czekajcie. Coś spierdzieliłem. Ale. Na szczęście, jak widać, da się to przestawić. No dobrze. Ale może to łóżko tutaj byśmy tak postawili? Kto? Kurde, bo już teraz nie mam zdania. Tu przy wejściu na łazienki na pewno łóżka nie. to łóżko nam pasuje tu. No może tak, może tak postawimy to łóżko. Słuchajcie, o! Zawsze można przestawić. O, bardzo mi się podoba już, powiem Wam szczerze. Podoba mi się styl ustawiania. No bo można by tak przy oknie, ale wiem, czy to okno byśmy chcieli zasłaniać. Nie, no to dajmy tak. Tak albo tak. Dobra, tak, niech sobie stoi. Ok, podoba mi się, jest dosyć, dosyć dopracowane. Dokładność tutaj jest fajna, jeśli chodzi o ustawianie mebli, widziałem? Także to też jest fajne. Dobra, łóżko, teraz tak. Następna rzecz to jest sofa. No, jest to na razie intuicyjne dla mnie. Jest to dla mnie intuicyjne, więc spoko. Mm, 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 mm. Tu mi się teraz nie chce to zmienić. Kup, wybierz. Zmiana z powrotem. Dobra, sofa. A, że takie sofy. No dobra. No ta wydaje się być fajna, bądź. Ta taka dosyć prosta. Czy tu byśmy ją mogli wstawić? Ale w sumie po co? Przy drzwiach do Łazienki? Kurde, dziwne te sofy. O tam jakiś samochód no mi wjeżdża. Za duży wybór powiem wam szczerze, nie jestem zdecydowany, moi drodzy, ale ta sofa wydaje mi się ciekawsza wizualnie, tylko gdzie on bym, A może tu bym ją wstawił przy wejściu? Tu jakiś wtedy telewizor albo coś. Dobra, może wiecie co na, na temat. Szkoda, że ja nie mogę się teraz na przykład do przodu prze, przesunąć, nie? To jedyne, co bym zauważył. Że na pewno byłoby dla mnie to takie ciekawsze, gdybym miał możliwość przesunąć się do przodu i wtedy bym widział jak. No niby mogę, ale. No dobra mogę cofam to tylko, że przy okazji popsułem sobie sofę. O, przy okazji sobie słuchajcie sofę popsułem, ale mogę dobra to niech ta sofa stoi tu. Dobra y, powrót. No mogła trochę dalej stać, ale to tam nieważne. Co tu mamy dalej? Krzesło, tabela. Co to jest tabela? Aha, to są sto o nie za duże te stoliki. To nie, to nie chcemy. Wanna jeszcze do łazienki. Światło. No zaraz do tego pewnie dojdziemy. Biurko. Co to znaczy biurko? Mm, na razie nie. Regał na razie nie. Półka. Podkładka. Zdjęcie. Światło. Światło musimy zamontować, więc tylko teraz które? Aha, to jest na biurko bardziej. Tak. A fajne, że można. To co, jakieś LEDy? Co to jest? No dobra, fajne LEDy, ale myślę, że. Myślę, że powiesimy sobie tradycyjne światło. Słuchajcie. Tylko znowu dobra, dobra. Mogę. A, bo w łazience może być też taka. OK. Ale na razie damy tradycyjną lampę. Dobra. Dobra, z powrotem. Światło zaliczone. Jeszcze jakąś szafę musimy wstawić. Może tutaj szafę przy wejściu, kurde. Dywanik, wazon, łazienka, szafa, dobra. Aha, bo może być szafa przecież też taka. O kurde. Taką dużą szafę mówicie, moi drodzy? Nie, no chyba taką kla klasyczną szafę, żeby jak ktoś się. Tutaj wiecie, ktoś. Przyjeżdża, to niech od razu ma szafę, żeby się rozładować. Nie można coś. A czyli, jak jest na czerwono, to nie można. No dobrze. Czyli, przy drzwiach nie można jednak szafę. Może tu? Albo tu. To tu niech stoi. O, tu. Tyk. Można? Można. Mamy szafę, jeszcze jakąś roślinę, no i wannę i ogólnie kwestia chyba łazienki. No, ale to wiecie co, zróbmy inaczej. Wyjdźmy z tego. Łazienka za duża nie jest, no ale No ale to wiecie, to to już nie ma co narzekać. Meble. Łazienka. No kurde. Jak to tu urządzić? No nie wiem, zlew zazwyczaj się chyba robi na na wprost, tak mi się wydaje, żeby na wprost był zlew. Co tu dalej mamy? To, 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 co to jest? Aha, no dobra, jakaś szafeczka z lustrem. No to pewnie przy zlewie musi stać. Staram się już równo. Wanna. No to może w tę stronę, tak tutaj przy zlewie. Tę wannę może, moi drodzy, postawimy tak tu, nawet by i pasowała. Dobra, co dalej? Ręcznik jakiś, ok. No to ręcznik to. A. kibelek. No kibelek to. To ja oczywiście teraz słuchajcie, mylę klawisze, i to ja tutaj tak pierdziele. Dobra, kibelek tradycyjnie, ale. Yy, tradycyjnie słuchajcie, kibelek przy drzwiach w narożniku. Z ukosa, tradycyjnie to już jest taka tradycja. Co tutaj mamy, co to jest. Z jakiś prysznic, chyba. No to nie wiem, możemy im dać słuchajcie prysznic nad wanną. 23 dolary, będziemy im żałowali. Niech sobie mają. Ręcznik w końcu dałem? W końcu ręcznika chyba nie, nie powiesiłem. A to może tu przy wyjściu ręcznik powinien być. Nie wiem, lepiej przy wyjściu z wanny, nie? Tak, tu. O, tu. Kibelek był, to było. A, jeszcze papier. Uy, kurde, widzowie, to jest Ameryka. Zobaczcie, no to jest naprawdę, jestem zachwycony w tym momencie. Ile detali, nie? Dobra. Czyli łazienka i została nam, słuchajcie, roślina jakaś. Hmm. Została nam roślina. I ja nie wiem, czy to ma też wpływ w ogóle na... Znaczy, pewnie ma, nie? Na wystrój. Co to jest wystrój? A, że książki jakieś? Nie, no to regał by musiał... O, telewizor. Jestem ciekaw, czy to ma wpływ, słuchajcie, na... No nie, no dziwny ten kwiatek troszkę. Jestem ciekaw, czy, czy to mam. Dobra, no może sobie tu stać, a tu telewizor byśmy. Co jest? Jeden kwiatek tu, to drugi tu przy wejściu. Nie można przy wejściu za bardzo. No to tutaj. Czy telewizor chciałem tu postawić. Dobra. Teoretycznie wszystko mamy. Jestem ciekaw, czy to wypełni listę zadań. Odwaliłeś kawał dobrej roboty. No, ja wiem, że odwaliłem kawał dobrej roboty. Teraz, jeśli chcesz, możesz pokryć ściany w pokoju tapetą. Jeśli chcę, ale pytanie, czy ja chcę tapetę? Po co tapeta, jak jest tak... A po co jakaś tapeta, jak jest taki ładny ten... takie ładne ściany? Tylko pytanie, dlaczego tutaj nie ma drzwi do łazienki, nie? To bym tak się chętnie dowiedział, co ja muszę zrobić, żeby były drzwi do łazienki. Chyba coś mi tu przybyło, jakiś jeden y, poziom, i nie jestem pewien, czy przypadkiem nie mam, no właśnie, mam jakieś umiejętności. Y, to jest to budowanie, a to co to jest? Żywność, nie, no na razie nie, a to? Zdobądź 5% bonusowych pieniędzy. No przydałoby się, ale na razie na pieniądze nie narzekamy. To może ten młotek sobie ulepszymy. Y, tapety nie chcemy nie potrzebujemy tapety. I co? I teraz moi drodzy, mamy pierwszy pokój urządzony. No myślę, że całkiem nieźle. Ja bym tylko chciał zobaczyć, ale to chyba tu będzie widać yy... dom. Niby jest już jako dostępny pokój. 46 dolarów jednogwiazdkowy. Tutaj, a, jest pokazane, a fajne! Pokazane, że brakuje obrazka i dywanu chyba, albo nie wiem co to jest, bo chyba to nie jest tapeta. Czyli jeśli jeszcze obrazek zrobimy i Moi drodzy, czyli jeśli zrobimy jeszcze jakiś obrazek. Jeśli zrobimy jakiś obrazek, to wychodzi na to. Łazienka, wazon. Dywanik, to będzie dywanik. A, że taki. No nie wiem, przy łóżku może, tak? Tutaj. Ale czy tu? Ja bym raczej dał tutaj. Jak ktoś wychodzi z łóżka, żeby nie wychodził na zimne. O, tutaj dywanik I, 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 i jeszcze tam było oprócz dywanika, jak dobrze pamiętam, jakiś obrazek, światło. Było zdjęcie, a to skądś mi znajome, wygląda znajomo, nie sądzicie moi drodzy? A ile to kosztuje, 35 dolców za taki obrazek? No, dobra, no, zobaczymy, jeżeli to się sprawdza. Jeżeli to ma dać nam jakąś kasę, to może wiecie, może warto. Oho, tu nie można na tej ścianie. Tutaj bym chciał gdzieś telewizor dać nawet w sumie do końca nie wiem gdzie, ale damy obrazek. Może może nic się nie stanie przy łazience. No i dobra, no i co teraz? Co teraz? O, zobaczcie, już ma 53 dolary i trochę gwiazdki drugiej. Dostaliśmy. Okej, okay, czyli to wychodzi na to, że i mamy jeszcze pokój 202 do zrobienia, ale to już myślę, będziemy wypełnić listę zadań, aby otworzyć pokój 200, yy, 202. Czyli 202. No dobra, to znajdziemy sobie ten pokój myślę, że to będzie przedmiotem drugiego odcinka. Yy, dajcie moi drodzy znać jak. Aha, aha, aha. Dajcie znać, jak Wam się ta seria podoba. Według mnie bardzo fajny symulator, któremu no trochę czasu na pewno poświęcę, bo no myślę, że zapowiada się bardzo ciekawie i no jestem raczej, raczej słuchajcie, dobrze nastawiony do tej serii, bo wiecie, że poprzednia seria z hotelem mnie bardzo mocno wkręciła. Ja lubię tak no troszeczkę tutaj projektować, kombinować i. No kurczę, no jestem, jestem dobrze nastawiony, optymistyczny. Znaczy, ja zazwyczaj do wszystkiego, słuchajcie, jestem optymistycznie nastawiony, ale tutaj jedno, co można powiedzieć, wręcz trzeba y, powiedzieć, to widać, że twórcy gry naprawdę, naprawdę włożyli dużo pracy w to, y, że to nie jest takie, powiedzmy, dla idiotów, nie, że to ktoś naprawdę dużo pracy włożył w stworzenie tego, że to jest intuicyjne, bo sami widzicie, że jest. Nie można powiedzieć, że nie. Jest dużo rzeczy intuicyjnych, co jest na plus. No tam miałem pierwszy problem, jedyny widzieliście problem z tym, że źle śmieci, nie? Wyrzuciłem, ale to powiedzmy, tam moja wina, wiadomo. Ja tam akurat z pokorą do wielu rzeczy podchodzę. No i generalnie. Jest to intuicyjne, zobaczcie, z tym odkurzaczem fajnie, podoba mi się, oczywiście odkurzacz wypluwa worki na śmieci, no te worki znamy skądś, ale tutaj jak widzę jest to o wiele, no tak ciekawiej, bo robimy to odkurzaczem, zobaczymy jakie, czy będą jakieś pokojówki później, bo to mnie bardzo ciekawi, zobaczcie mamy ten pasek postępu i teraz jak jest całkowicie zniknęło, no to łatwo się domyślić, że mamy już Posprzątane. Jest to intuicyjnie. Zobaczcie, wszystko co mamy robić, nam pokazuje cały czas podpowiedź, także bardzo fajnie. No, ja jestem zadowolony. Myślę, że całkiem fajna seria się zapowiada. No, to było takie przetarcie szlaków, gdzie też się sam troszkę uczyłem tego, nie? No, bo wiadomo, to jest moja pierwsza, jeszcze takie spojrzenie na to, i ja bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Na Steamie jeszcze nie ma, nie wiem, jaka będzie tego cena. No, ale myślę, że mógłbym tutaj was zachęcić do rywalizacji razem ze mną, bo, bo zapowiada się to naprawdę ciekawa, ciekawy symulator. Taki zobaczcie, też widać, że dobrze zrobiony, nie? Że, że ktoś nie zrobił tego na odczepne. I przede wszystkim jest to, i to muszę powiedzieć. Będę pewnie powtarzał wiele razy. Zobaczcie, wychodzimy z tego, z tego motelu, wiadomo, no jesteśmy w Stanach, więc przenosimy się w inny rejon, ale zobaczcie jak to pięknie wygląda, to słońce, te palmy, to taki jest fajny, energii, dodający energii klimat, prawda, nie tam jak w poprzedniej serii, gdzie wychodziliśmy i taki był dołujący, smutny, tutaj jak widzicie mamy to totalnie. I też mamy dokładnie pokazane, co mamy znowu zrobić, to może słuchajcie tą tapetę sobie... Też pozrywamy, już przygotujemy ten pokój, słuchajcie, na gotowo do umeblowania do następnego odcinka i w następnym odcinku szybko umeblujemy ten pokój i moi drodzy, będziemy otwierali hotel. Zobaczymy jak, czy hotel, hotel, motel, dla mnie zawsze to jest to samo, chociaż ten motel jest tutaj ciekawszą opcją. Będziemy go otwierali, zobaczymy jak to będzie działało z jakimiś klientami, z jakimiś innymi rzeczami. Chyba ja niepotrzebnie patrzę, a, ta, a mi podpowiada, słuchajcie poradnik i teraz tak zobaczmy jeszcze jedną rzecz bo skoro już przygotowujemy no to już to już przygotujmy sobie dobra bierzemy ze sobą farbę zobaczymy słuchajcie bo tą farbę kupowaliśmy poprzednio nie jestem ciekaw teraz w tym momencie co i tak nie zmienia faktu że zobaczcie że jedna, jedno opakowanie farby tak starczyło nam spokojnie na wymalowanie jednego pokoju, co jest takie bardziej realistyczne i, i, i na pewno lepsze niż poprzednio to było no, w tym hotel biznes symulatorze. Natomiast tu jeszcze zobaczcie, że spory... Już, już nie ma? No jak? No jest farba, halo? O, dobrze. Już myślałem, że się coś zlagowało, a tymczasem nie. Także jak widzimy, moi drodzy, no jest yy, chyba jedno opakowanie farby starcza na, na kilka malowań i co też. Znaczy na kilka, na dwa pokoje powinno starczyć. I co też zobaczcie, jest fajne i co mi się podoba. No teraz widzicie? Ta animacja bardzo fajnie zrobiona, pokazująca jak kończy się farba, nie? Czyli widzicie, teraz już na pewno tej farby nie mamy, i jest puste opakowanie po farbie. Widzicie, to już sobie nie pomalujemy? Nie, jeszcze sobie pomalujemy. Jeszcze sobie trochę tam maźniemy. A może się uda? To już chyba by było za dobrze, nie? To już tak dobrze nie ma, ten kawałek musiał zostać, dobra. Ale zobaczcie, oj, co, ciągle mi się tutaj z Escape'em myli. Natomiast zobaczcie, co jest fajne. Właśnie puste, pusta puszka po farbie i to też pokazuje, jak schodzi ten poziom tej tej farby, także tutaj myślę, że twórcy na wiele szczegółów zwrócili uwagę i za to się kłaniam im niziutko. Naprawdę szacunek ogromny dla twórców, bo widać, że to jest no ktoś, ktoś to pracę włożył, nie? Ktoś włożył w to serce wręcz. A ja zawsze będę uwielbiał, jak coś jest zrobione, nawet i może być zrobione prosto, ale jak widać, że ktoś włożył serce w coś, no to zawsze taką osobę będę chwalił. Wiadomo, że to, co mam. W tej chwili to też jest na wczesnym dostępie i tu zapewne błędów jest sporo. Ale tak obiektywnie, jeśli miałbym powiedzieć, co można by tu zmienić, to ja w tej chwili nie zabieram zdania, bo no mówię, no z tym, z, tym, z tymi śmieciami, co śmieciarką, to to nawet nie był BAK, to ja po prostu gdzieś źle wrzuciłem te śmieci. To jedynie może to, że mogłoby być bardziej tam jakby napisane, nie? Natomiast tak, no absolutnie, absolutnie nie... A, bo tu nam jeszcze zostało to, dobra. Absolutnie no nie, no nie będę się czepiał, no bo to by było takie, wiecie, bez sensu, takie czepianie się na siłę czegoś, nie? Mi się to podoba. A tutaj teraz miałem mieć chyba to budowanie większe. Coś tutaj może źle zrobiłem? Czy ja nie kupiłem tej umiejętności w końcu? O, i cios, poszedł cios. No, także jakby mi się to podoba, dajcie znać w komentarzach, jak wam się ta seria, moi drodzy, podoba. Bo wiem, że poprzednia Wam się bardzo podobała i myślę, że tą też będziecie śledzić i oglądać. Na no dzisiaj dłuższy odcinek, troszkę. Zresztą ja staram się, jak nie trzeba, to nie skracać odcinków, żebyście widzieli wszystko, jak leci. A tutaj też dzięki temu, że nie skrócę, będziecie widzieli, jak, jak to się zaczyna. O, bardzo realistycznie rzuca się wszystko fajnie. Także moi drodzy, no myślę, wybiegniemy sobie na pożegnanie tutaj, przed. O, tu jakaś butla gazowa nie palić, to żeby mi w powietrze nie wyleciała. No powiem wam, że jest ekstra, nie? Powiem wam, że jest ekstra. Zobaczymy, jakie tam możliwości daje. No stańmy sobie może tutaj i z tego nawet miniaturkę fajną, słuchajcie, jakąś zrobimy. Zresztą ta lista zadań mi tutaj wyskoczyła, no ale okej. Okay. Także to tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie Będziemy tworzyli i otwierali hotel. Będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Także do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.